Ja pierniczę, jaką on ma tutaj durną minę. Masakra. Ja nie wiem, jak ty mogłaś być takim głupkiem. Odezwała się. Ty wiesz, co on mi kiedyś powiedział? Że on w przyszłości chciałby zostać piekarnikiem. Nie piekarzem, piekarnikiem. Masakra! Daj spokój, nie przypominaj mi. Kompromitacja to moja specjalność. A to fakt. Powiedz lepiej, co u ciebie. Ja nie jestem piekarnikiem. Za to jesteś tak samo wkurzająca jak zwykle. No dobra, dobra, już nie będę. Co u mnie? No w sumie nic. Nie wygrałam w Totka, ale za to pracuję w agencji reklamowej. Jestem asystentką. Ekscytujące bardzo. Dolać ci jeszcze? Nie, nie, ja już dziękuję. A to twoje? No. Esy, floresy, smsy do wszystkich za 3 zł miesięcznie, nawet jeśli nie masz pieniędzy na koncie. Wow! Darmowe sekundy za wszystkie odebrane połączenia. Nieźle. Patrz, tyle gadania i pisania za darmo, a ty nawet nie masz z kim. Szkoda. No dobra, daj spokój. Zajmij się lepiej tymi kartami. Dobra. Ale tutaj bez żartów, tak? To są karty Tarota. Mamy 78 kart, które dzielimy na dwie części. Wtajemniczenia wielkie i wtajemniczenia mniejsze. To są karty Tarota Tota, Alistaira Crowley'a. Jednego z największych reformatorów Tarota. I to właśnie on wprowadził swoją doktrynę, którą nazwał magia. No to poważna sprawa. A co to znaczy ta karta, pani Wróżko? Koniec cyklu. Jakaś ważna przemiana. Takie przejście z jednego etapu w drugi. No na początku to może być niełatwe, ale być może jest to droga do zmian na lepsze. No wiesz, taka totalna transformacja. Na przykład zakończenie długoletniego związku. Takie odcięcie się od przeszłości. A jak się nazywa ta karta? To jest karta śmierci.